Hejka, my właśnie skończyłyśmy nagrywać jeden film i dzisiaj postanowiłyśmy nagrać dla Was vloga. Ogólnie powiem Wam, że taka głupawka mi teraz po filmie przyszła. Patrzcie, ludzie tak się lubią miniaturki. No dobra. A co? No nie wiem, jakoś tak, ja się wstydzę. Widziałam się, czekaj. Weź bardziej tutaj, żeby na przykład musisz być w kadrze, ja też muszę być w kadrze. Żeby tutaj, bo wtedy jak się widzi na tłumie. Czekaj, bo ja nie mogę po prostu, no. Dobra. Mamy godzinę 12:45, a my dopiero zaczynamy. Dopiero? No, dla mnie to jest dopiero. 13 prawie, a my dopiero zaczynamy vloga. Tak, ja jeszcze dzisiaj idę do szkoły. O 16 mnie tak naprawdę już nie ma. I mamy kilka rzeczy do zrobienia, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień w sumie takiej ładnej pogody. A dzisiaj to już sweter. Tak, a dzisiaj niestety już jest chłodniej, ale jeszcze jest bezchmurne niebo i fajnie byłoby zrobić zdjęcia. Także bijajcie na nasze Instagramy, bo tam mam nadzieję, że uda nam się jakieś fajne focie strzelić. Ja mam kilka fajnych pomysłów na zdjęcia, takie typowo jesienne, ale no zobaczymy jak to wyjdzie ogólnie w praktyce. Na pewno zobaczycie jakieś rezultaty na naszych Instagramach. Ostatnio Wam obiecałyśmy i były. Także teraz jesteśmy już po nagrywkach, musimy to wszystko ogarnąć. Kasia właśnie smaży placki ziemniaczane. Zobaczcie, jak to skupienie na twarzy. Zobaczcie, jak to brzydliwie wygląda. No bo ogólnie jest 13:41, robimy sobie obiad, potem idziemy na zdjęcia. To długo zajmie, bo dopiero ogólnie robię pierwszą porcję, już chyba stoję tutaj od prawie 10 minut, nie? Tak, to już jest cała miska zrobienia, na razie są tylko 4. Hej, więc my właśnie jesteśmy już po obiedzie, przyszłyśmy robić zdjęcia. Jest godzina 14:44. I niestety, wiecie co jest takim minusem? Będzie nam mega ciężko zrobić zdjęcia, ponieważ od tej strony, tu będziemy, mamy w planach tak stać, świeci słońce, także... I fajnie. Więc uwaga, update, wróciłyśmy do domu, byłyśmy może na tych zdjęciach nawet nie 15 minut. Miejscówka, którą Marta tak naprawdę uplowała, była tak jakby zajęta i zrobiłyśmy tylko kilka zdjęć, to znaczy Marta mi zrobiła i zobaczymy teraz, co z tego wyszło. A też teraz mega ciężko zrobić zdjęcia, bo szybko robi się ciemno. No teraz jest po 15. No ale w międzyczasie przyszła do, w sumie nie do mnie, także ja się nie będę wypowiadać, do Marty paczka. No także Marta robi Wam open box, paczki z AliExpress. Przyszła do mnie paczuszka z AliExpress, ja wiem co to jest, co będzie w niej szkło hartowane. Tu jest całe szkło. Siema, więc jest godzina 18:24, wróciłyśmy z zakupów i zrobimy Wam teraz haul zakupowy. Nigdy na naszym kanale nie było haul zakupowego. I teraz. A co ja mówię, haul zakupowy? A XD! Będzie po prostu food haul. No, także kupiłyśmy mleko, dwa takie soki, chleb, cukierki, kawę taką, 4 bułki na kolację, cukier, płatki. Marta kupiła sobie batona do szkoły i 2 mleczne kanapki. I to tyle z naszego haulu zakupowego. Ja właśnie wróciłam ze szkoły, powiem Wam, że strasznie boli mnie głowa i o, widzicie, Siki jest tu ze mną. Ten vlog, no myślę, że będzie z 2 dni. Ze względu na to, że po prostu miałyśmy jeszcze dzisiaj coś robić, ale nie wiem w sumie, czy wyjdzie to, bo no, jak wspomniałam, boli mnie głowa. Chciałyśmy dla Was robić dzisiaj takie koło wyzwań, bo będziemy nagrywać taki film z takim kołem wyzwań. I zrobiłyśmy wczoraj sam taki szkic z kartonu, tylko teraz musimy to koło całe pokolorować i nanieść na nie wyzwania. I chciałyśmy Wam w tym vlogu po prostu pokazać, jak robimy takie koło, bo powiem Wam szczerze, że... to jest film, do którego trzeba się przygotować i trzeba coś zrobić. Pewnie jak oglądacie tego vloga, to już dawno film z kołem wyzwań jest na kanale, więc możecie sobie zerknąć, jak nam to wyszło. Bo pomimo tego, że wiecie, że film tam trwa 10 minut, to tak naprawdę przygotowania do tego filmu trwają bardzo długo. O, dzisiaj jest ogólnie ostatni dzień, jak jest promocja w Rossmanie i chciałam iść, ale powiedziałam sobie nie, stop, nie iść do Rossmana, bo pewnie jeszcze... bo bym kupiła jeszcze więcej tych kosmetyków. I właśnie po tej promocji w Rossmanie po prostu nie mieszczą mi się kosmetyki w toaletce. Dobra, ja widzę, że bateria nam tutaj pika, więc ja ją podłączam do ładowania. Mogę Wam pokazać na koniec Sikusia. Give
Jejka, witam Was w drugim dniu tego vloga. Dzisiaj jest niedziela, pominęłyśmy sobotę. Dzisiaj w ogóle dokończymy to koło wyzwań, o którym Wam mówiłam wcześniej. Nie mamy pędzelków. Nie wiem w sumie dlaczego, dzisiaj niedziela nie handlowa. Zacznijmy od tego. I tak naprawdę nie mamy gdzie nawet kupić pędzelka. Mamy farby w domu, farbki takie wiecie, do malowania. Tylko nasze koło jest bardzo duże, co za chwilę zobaczycie. I tak naprawdę tych farbek by na to nie starczyło. Więc użyjemy takiej zwykłej farby do ścian białej. Dlatego, że mam trochę pomysł na to, żeby to było, wiecie, tak czarno na białym i żeby było wszystko dobrze widać. Ogólnie jest na dworze chłodniej, na pewno jest chłodniej niż było wcześniej. Jak widzicie, sweterki już grylują. I też planujemy wyjść na te zdjęcia do tego miejsca, w którego nie byłyśmy w piątek. Ponieważ dzisiaj jest, mamy bardzo dużo czasu, więc spokojnie byśmy te zdjęcia zrobiła. Bez zbędnego przedłużania zostawiam Was na statywie i pokażemy Wam, jak robimy to koło. Hejka, witam Was w dzisiejszym vlogu. Jeszcze dzisiaj się z Wami nie witam. Jest teraz godzina 15:05 i my skończyłyśmy robić to koło wyzwań. W sumie mogę Wam je pokazać, bo jeszcze nie wiemy, jak to będzie grało, że tak powiem. W sensie chodzi mi o to, że nie wiemy, jaki film najpierw stawimy, czy tego vloga, czy to koło wyzwań. Ale wydaje mi się, że... koło wyzwań wiesz, stawimy. No, ja wydaje mi się... wczoraj mówiłam. No, że film z kołem wyzwań, żeby potem nie było spoileru. Także tutaj jest bodajże karta, bo zawsze ja myślę, że jest po tej stronie, więc pewnie będzie po tej. Tak wygląda efekt końcowy, powiem Wam, że wygląda to niepozornie, a naprawdę mega się nad nim napracowałyśmy. Jeszcze zobaczymy, czy będziemy z strzałką działać, czy normalnie będziemy kręciły kołem. No, ale ogólnie teraz idziemy na zdjęcie, bo jest ładna pogoda. I w końcu chcemy zrobić zdjęcia w tej naszej miejscówce. Mam nadzieję, że nam się to uda. Także wbijajcie na Instagrama, bo tam najprawdopodobniej będą nowe zdjęcia. Jak tego vlogu oglądacie, to pewnie już są. I ogólnie pozdrawiam wszystkich moich Instagramowiczów, wszystkie osoby, które śledzą mnie na Instagramie. Pozdrawiam. No i potem będziemy nagrywać to koło wyzwań. Tyle, trzymajcie kciuki, żeby udały nam się fajne focie. Hejka, więc my właśnie dotarłyśmy, praktycznie już jesteśmy prawie po zdjęciach. Powiem Wam, że ja chciałam mieć takie fajne, znaczy fajne, chciałam mieć te śmieszne zdjęcia i starą sobie kostkę i powiem Wam, że teraz mi boli, bo miałam takie fajne plany, takie zabawne i nie wyszło mi, bo teraz nie mogę, bo mi tak kostka boli, że no po prostu masakra. Myślałam sobie, dobra, nie ubieram jakichś porządnych butów i ubrałam po prostu zwykłe takie japonki, bo stwierdzam, dobra, jole, jest ciepło, co tam ja się będę ubierać. I ogólnie też robiłam takie zdjęcie fajne w tym, w liściach, tylko to było w innych liściach, bo to była miejscówka troszeczkę dalej. I mam nadzieję, że ono wyszło, bo się poświęciłam, bo jestem ciekawa, czy w tych liściach przypadkiem nie było nawalone. A ty co powiesz? Masz nadzieję, że fajne zdjęcia wyszły? Tak, mam nadzieję, że wyszły fajne zdjęcia. I też szukam pomysłu teraz w głowie na może jakieś foteczki. No. I chciałam Was zaprosić na nasze Instagramy, dlatego że niedługo te zdjęcia się pojawią. No, masz jeszcze jakieś pomysły na zdjęcia, żeby zrobić? Jak nie, to zwijemy do domu. Was zwijemy do domu, bo już nie mam żadnych takich pomysłów. No. My właśnie wróciłyśmy do domu i zdążyłam przegrać te zdjęcia, które robiłyśmy na komputer. Popatrzcie, ile tego tutaj jest.
Masakra, bardzo, bardzo dużo zdjęć. 176 rzeczy. Więc przychodzę do Was z kolejnym update'em. Chciałyśmy dzisiaj właśnie nagrać ten film Koło Wyzwań. I tu stoi to koło i w sumie też kminimy, jakby je tutaj zamontować. Ale niestety dzisiaj tego nie nagramy, ponieważ już nie mamy baterii w aparacie. Nam się on rozładował, a jest godzina 17. I tak naprawdę będzie się on ładować 3 godziny. Gdzieś tak mniej więcej około do 20 ładowałaby nam się bateria. A wieczorem tego nie możemy nagrać, ponieważ mamy plany już na wieczór. No i dzisiaj filmu nie uda nam się nagrać, mam nadzieję, że jutro to nagramy. Marta właśnie teraz przerobi filmy, za chwilę będzie robić zakupy. Zdjęcia, za chwilę będzie robić zakupy online, bo znowu będzie kupować lakiery hybrydowe. Ja za chwilę mam w planach zabrać się za coś, za co zabieram się już od dłuższego czasu, między innymi są to dwie rzeczy. Czyli planuję przegrać sobie nową muzykę do auta na płytę, do folderu sobie włożyć, bo w ostatnim czasie chyba muszę przegrać około 30 piosenek. A potem planuję się uczyć, bo niedługo mam pierwszy egzamin, także a jeszcze się za to nie zabrałam, także muszę się w końcu zmobilizować. Hejka, ogólnie jest kolejny dzień. Chwilę temu przyszła do mnie paczka z lakierami, które zamawiałam. I Kasia Wam mówiła, że zamawiam, robię zakupy, zamawiam lakiery. A dzisiaj już one do mnie przyszły, więc w sumie mogłabym je Wam pokazać. Ogólnie powiem Wam, że nie zamawiałam dużo, ponieważ nie potrzebuję. Mam dosyć sporo już tych lakierów w swojej kolekcji. Zamówiłam, bo jest nowa jesienna kolekcja. I też niektóre mi się skończyły, które są moimi ulubionymi kolorkami. Teraz Wam mogę sobie pokazać, co tu jest. Widzę coś nowego. Zawsze jest dużo ulotek. Zawsze. Oj. Ulotki o jakichś pyłkach. Tego jeszcze nie miałam. Takie coś o lakierach. O jakimś nowym żelu. To klasyczne, które zawsze dodają. Ty takich mam pełno w domu. Takie coś też mam. Kolejne to są lakiery premium. Tego jeszcze nie mam. No i o tej bazie wzmacniającej mam. I są moje lakiery, zaraz Wam pokażę. A więc mamy taki 143. To jest taki piękny kolorek, taki cielisty. Ja go już mam w swojej kolekcji, tylko że mi się skończył ten lakier. Tak samo ten, to jest 44 glitter. I ja go też już mam w swojej kolekcji, to jest po prostu taki brokatowy. Może go kojarzycie, bo kiedyś z nim robiłam film. To jest mój jeden z ulubionych takich lakierów, zawsze go daję na jeden paznokieć albo jakieś zdobienie z nim robię. I jeszcze zamówiłam jeden nowy olejek do skórek w Gratisie, dorzucili, zobaczcie. Dobra, taki olejek do skórek, no i ten nowy kolorek lakieru, o taki, on ma być taki mocny zielony. Widzicie? Taki bardzo, bardzo jesienny kolor. Dobra, tym akcentem chciałabym zakończyć tego vloga, bo już pewnie jest bardzo długi. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszamy Was na nasze wszystkie social media i do zobaczenia w kolejnym. Pa!